dzisiejszym materiale powracamy do sprawy P. Diddy'ego. Po to, aby rzucić okiem na publiczne wątki powiązane z jego ofiarami. Na sprawy, które ciągnęły się latami, które obserwować mogliśmy w mediach i w internecie. Dzisiaj dogłębnie przeanalizujemy takie historie jak powiązania między Diddy'im a Biggie'im i Tupakiem oraz ich tajemniczymi śmierciami oraz całą historię związku tych panów ze sobą, całą historię relacji Diddy'ego i Ushera, relacji Diddy'ego i Justina Biebera, czy Diddy'ego i Cassie. Będzie tego oczywiście trochę więcej, przed wami duży materiał na temat Diddy'ego i historii jego ofiar. Siema, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym ponownie zajmujemy się Diddy'im oraz jego bardzo niepokojącymi relacjami z jego konkretnymi ofiarami. Moi drodzy, w takim razie może lepiej nie przedłużajmy, a zacznijmy od relacji między Diddy'im a Cassie, czyli jego wieloletnią partnerką. W 2006 roku Cassie była młodą piosenkarką, która właśnie wypuściła swój pierwszy debiutancki kawałek, a Diddy zainteresował się jej osobą. I kiedy między tą dwójką zawiązał się trochę większy kontakt, ci niedługo później zaczęli spotykać się ze sobą, a w 2012 roku potwierdzili, że byli razem, niemniej najpewniej ich relacja trwała już od kilku lat. Para była ze sobą około 10 lat. Po 2018 roku coś natomiast zaczęło się zmieniać. Cassie starała się zakończyć związek z Diddy'im ze względu na liczne skandaliczne rzeczy, które Diddy robił wobec niej. Według tych informacji przez bardzo długi czas ich relacji Diddy miał kontrolować ją i wykorzystywać na różne sposoby, które obejmowało m.in. dawanie jej narkotyków, bicie jej czy nakazywanie jej uprawiania seksu z innymi mężczyznami, w tym przypadku męskimi prostytutkami, i wszystkie te akty Diddy miał nagrywać. Dodatkowo pojawiły się informacje, iż w 2018 roku Cassie zdecydowała się zakończyć relację z Diddy, niemniej ten nic sobie z tego nie zrobił, przyjechał do jej domu i zgubił ją. Początkowo Diddy razem ze swoim prawnikiem dementowali wspomniane oskarżenia, uważając je ponadto za swego rodzaju formę szantażu, gdyż Cassie miała napisać długą książkę na temat ich toksycznej relacji. Wszystko natomiast zmieniło się, kiedy do opinii publicznej wyciekło nagranie. Nagranie z hotelu w Los Angeles, które pokazywałem wam już przy okazji mojego innego filmu, na którym to widzimy Diddy'ego w samym ręczniku, który goni Cassie, która próbuje opuścić hotel, niemniej zostaje zaatakowana przez Diddy'ego, który bije ją, a następnie ciągnie do pokoju. Akt ten miał mieć miejsce w 2016 roku. I zlikowanie tego nagrania było dokładnie tym momentem, kiedy opinia publiczna zdała sobie sprawę, jakim potworem tak naprawdę jest Diddy. Jednocześnie jaką władzę i potęgę tenże potwór ma. Dodatkowo nagranie to sprowokowało konkretne osoby do analizy pewnych materiałów zarejestrowanych na przestrzeni lat, na których to Diddy znajduje się razem z Cassie. Niestety ich gesty oraz język ciała na tych nagraniach faktycznie pokazuje, że coś jest tu nie tak. Oliwy do ognia dolał również wywiad z niejakim Young Jockiem, czyli osobą, która również była podpisana w Bad Boy Records, wytwórni Diddy'ego, i w pewnym wywiadzie ten otworzył się na temat sytuacji, w której ten doświadczył tego, jak faktycznie wygląda relacja Kompsa i Cassie. I was watching Puff jump, like me and Cassie sitting next to each other, my wife right here, Cassie right here, the nigga jumped off the bar, came over and said, yo, Cassie, tomorrow, I want you to shave the side of your head. And I was like, what the fuck kind of request is that? So within like 2-3 days, she sent me a picture, I'm like, she done shaved her motherfucking head. W tym momencie warto również wspomnieć, że tak naprawdę od Cassie rozpoczęło się całe węszenie wokół postaci Diddy'ego. Bardzo możliwe, że gdyby Cassie w tamtym momencie się nie otworzyła, to Diddy dalej byłby na wolności i nikt nigdy nie pociągnąłby go do odpowiedzialności za swoje przerażające czyny. Jednakże skoro poruszyliśmy już wątek Cassie, to poruszmy wątek innej kobiety, z którą swego czasu był Diddy, którą również można rozpatrywać jako jego ofiarę. Mowa tutaj o zmarłej w 2018 roku Kim Porter, matce trojga dzieci Diddy'ego. W latach 90. była ona recepcjonistką w Uptown Records, jeszcze za czasów, kiedy Diddy tam pracował. Oboje byli razem do 2007 roku, a później mieli rzekomo utrzymywać dość bliskie relacje, aż do 2018 roku, kiedy Kim tragicznie zmarła z przyczyn naturalnych, a idąc dalej w przyszłość do 2022 roku, kiedy Diddy otrzymał nagrodę na BET, ten złożył jej hołd, grając dla niej piosenkę. Jednakże w rzeczywistości relacja ta wcale nie miała należeć do aż tak bardzo kolorowych i również przepełniona miała być cyklem przemocy. Czym zresztą w wywiadzie podzielił się były ochroniarz Diddy'ego. How many fights did you see? Physical fights did you see between Kim Porter and Puffy? I seen three. Three? Yeah. Okay, and that's the first one? That was the first one. So then Kim got out the car, she fixed her hair, and she said, I want to explain. Put your hands on me again, and you're gonna have to explain this scratch that I'm about to put on your face. Z kolei inny były ochroniarz Diddy'ego wypowiedział się w ten sposób. One night, when they were at home, he wanted to, put his hands on her in the wrong way, and Kim took one of those quartz screws and ripped his wrist up and hit an artery. And when she did that, he had to rush over to St. Luke's Hospital. Speaking of Kim Porter, because you knew Kim Porter, is it true that Diddy broke her nose? Bust her nose, man. It was all, insecurities. Anytime a man would go out his way
to wiretap someone's phone or put taps in their homes just to monitor their conversation, that's a sign of insanity. So when you see someone doing that, what do you think he's going to do if he found her on the phone talking to someone and feels that she's cheating on him or somebody sleeping with his girl? What you think he's going to say? Ooh, I caught you. Ooh, I heard this. Nah, he's going to come in with the, you know, it's going to be a fight. Według tych oraz kilku innych informacji, ich związek był poniekąd cyklem przemocy. Jak i z jednej, tak i z drugiej strony, niemniej podobno podstawą tego wszystkiego miała być paranoja Didiego. Kim zmarła w 2018 roku na zapalenie płuc. I dla pewnych osób z dość wiadomych przyczyn brzmi to dość nonsensownie, patrząc na status Kim i na to, jak bardzo bogatą osobą była. Właśnie ze względu na ten status i majętność mogła zapewnić sobie najlepszą opiekę medyczną. A wedle informacji, które usłyszycie za moment, na jeden dzień przed swoją śmiercią miała być w dobrej kondycji zdrowotnej. W dniu śmierci rzekomo również. I według tych informacji Kim przez długi okres związku z Didim miała być przez niego maltretowana nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. A patrząc na to, przez jak długi czas byli razem, ludzie zadają sobie pytanie, czy Kim była również angażowana w freak-offy, w te słynne imprezy Didiego. Co do tego akurat prawnik Kim uważa, że była totalnie nieświadoma. Think Kim ever knew of these freak-offs, of his private sexual fantasies and his sex life in that way. Had she known about it, she would definitely not have participated in it. She didn't want him with other women, and he didn't want her with other men. So he would not have shared her with anybody. It was quite a different relationship that he had with Kim than he had with Cassie. Cassie was much younger than Kim, and Cassie was not the mother of his children. But I do want to say that she never knew about these parties. Sprawa Kim Porter i Didiego to naprawdę bardzo zagadkowa rzecz. W związku z czym już do was należy, jakie będziecie mieć podejście do tej sprawy. Jest to naprawdę zastanawiające i zdecydowanie przerażające. No i w tym momencie przechodzimy do kolejnego wątku. Tym razem powiązań Didiego z Bigim oraz z Tupakiem. Ponieważ w oczach naprawdę wielu osób to właśnie Didi jest odpowiedzialny za morderstwo Tupaka oraz morderstwo Bigiego. I teraz zdecydowanie musimy przyjrzeć się tej sprawie. Mowa tutaj o dwóch absolutnych legendach rapu. Na przestrzeni lat Didi był wielokrotnie pytany względem swojego związku z tymi sprawami, niemniej zawsze jakoś tak zamiatał temat pod dywan, nazywając to nonsensem. We don't even entertain nonsense, my brother. So we're not even going to even go there, with all due respect, but I appreciate you as a journalist asking. Thank you. Jednakże wciąż bardzo wiele osób podejrzewa, że to głównie Didi przyczynił się do beefu między West Coast a East Coast, którego bezpośrednimi skutkami była śmierć Bigiego i śmierć Tupaka. I teraz pora się w to zagłębić. Zacznijmy od relacji Didiego z Bigiem, która zaczęła się w dość ciekawy sposób. W 1993 roku Didi poznał muzykę Bigiego, który wówczas nie był nikomu znanym raperem i w czasie wolnym od handlu narkotykami czy spędzania czasu w więzieniu przymusowo starał się robić muzykę bez jakiejkolwiek znajomości branży. Jedyne co miał, to tak naprawdę taśmy demo z jego utworami, które w końcu trafiły do Didiego, który naprawdę się tym zajarał i stwierdził, że znalazł następną wielką rzecz, jaką był Biggie, przez to czym prędzej nawiązał z nim kontakt i rozpoczęli współpracę. Tylko że po drodze pojawił się pewien problem. Uptown Records, w którym wówczas Didi pracował już od kilku lat, nie za bardzo przyjęło muzykę Biggiego, uznając ją za trochę zbyt mocną. Uptown nigdy nie zajmowało się tak mroczną muzyką jak muzyka Biggiego, w związku z czym Didi opuścił Uptown, biorąc ze sobą Biggiego. Wówczas powstało Bad Boy Records, a Biggie pod skrzydłami Didiego wydał swój album. Absolutny klasyk Ready to Die, który nie tylko okazał się być ogromnym hitem, ale można wręcz twierdzić, że zmienił cały gatunek. Biggie stał się gwiazdą w momencie. Był nominowany do Grammys, był raperem roku w roku 1995, jednocześnie miał kolaborację z Michaelem Jacksonem i jednocześnie był tym ulicznym raperem. Dodatkowo, co nie zdarza się często, wypuszczając album, który stał się instant hood klasikiem. Przez cały czas miał oczywiście ze sobą Didiego i ta dwójka była w pewnym sensie rozłączna. Didi w pewnym sensie nie mógł istnieć bez Biggiego, natomiast Biggie jeszcze w tamtym czasie nie mógł istnieć bez Didiego, co jednak miało zmienić się niedługo później. I tutaj zaczynają się schody kilka lat później. Jednakże jeszcze zanim przejdziemy do wydarzeń z 97 roku, musicie jeszcze poznać Tupaka, którego pewnie już znacie. Również wielka legenda rapu i co istotne, pod sam koniec życia po prostu nemezis Biggiego. Oczywiście panowie nie zawsze byli wrogami, jednakże z czasem ich relacje mocno się zmieniły. Za punkt zwrotny w całej tej historii uważa się zasadzkę w Quad Studios, kiedy to w 1994 roku Tupac został postrzelony 5 razy. W następstwie Tupac stwierdził, że zasadzka została zastawiona przez Didiego. So do you think Puffy was involved in the shooting? Only they can answer that question.
I had my own opinion, but I wouldn't slander their name like they did mine. I wouldn't say things that I knew, you know what I mean? I believe so. I do believe so. I have proof, things that I can say that will back up my claim, but this is not for the world to know about. You know what I mean? It's between me and him, and only he knows. Jednakże na tamten moment i zasadniczo do dzisiaj Diddy zaprzeczył wszelkim doniesieniom łączącym go z tą sprawą. Wręcz wydawał się być trochę lekceważący względem tego. A co zatem idzie, jego tłumaczenia nie były zbyt przekonywujące. Tak jak wspomniałem, tamta sytuacja tylko i wyłącznie podpaliła beef między East Coast a West Coast oraz sam konflikt między Pac-iem a Biggiem, skutek czego otrzymaliśmy kilka naprawdę legendarnych diss tracków. Jakiś czas temu gangster o imieniu Keefy D zabrał głos w tej sprawie i wyznał, że razem ze zmarłym i dawno podejrzanym za zrobienie tego Orlando Andersonem był zaangażowany w morderstwo Tupaca razem z Diddym. I sam w swoich relacjach mówi, że Diddy oferował mu $1,000,000 za wzięcie udziału w morderstwie Tupaca. We'll do it for a million. And he's like, okay, I'll do it for a million. He agrees, shake on it or something like that. Yeah. What happened? Gentlemen, he made a lot of shit out. We wiped the ass out quick, you know, it's nothing. Who brought up the amount of $1,000,000? Shit, he did. Puffy did? Yeah. Okay. Wasn't you? No, it wasn't me. I'll shit. $1,000,000 50. Za pośrednictwem wspólnego znajomego, znanego jako Zip. Niedługo później nastał 7 września 1996 roku. Walka Mike'a Tysona w Vegas, którą Tupac bardzo mocno chciał zobaczyć. Wówczas Orlando Anderson wdał się w sprzeczkę z Tupaciem w lobby. Następnie wyszli z budynku, weszli do swoich samochodów, a reszta jest historią. Po dokonaniu ataku miejsce miał mieć telefon od Diddy'ego, który miał zadać jedno pytanie. Czy to był atak, który ten zaaranżował? I chociaż Diddy nigdy nie odniósł się do tego, ani nie są to jakkolwiek potwierdzone informacje, to sam Keefy twierdzi, że jeżeli będzie taka potrzeba, złoży zeznania w sądzie. A patrząc na aktualną sytuację Diddy'ego, uważam, że jest to nawet bardziej niż prawdopodobne, żeby Keefy zeznawał przeciw niemu w sprawie morderstwa Tupaca. Dodatkowo wedle informacji od innych osób, pieniądze nigdy miały nie trafić do Keefa. W związku z czym ustalenie, czy Diddy faktycznie maczał w tym palce, było jeszcze cięższe. I niestety do tej pory sprawa zabójstwa Tupaca nie została wyjaśniona. I do tej pory jest ogromną tajemnicą, podobnie zresztą jak to, co miejsce miało pół roku później. Gdyż 9 marca 1997 roku w wyniku strzelaniny zginął Notorious B.I.G. Biggie. Tym razem w Los Angeles. I do tej pory sprawa śmierci Biggiego jest swego rodzaju nierozwiązaną tajemnicą. Wiadomo, iż tuż przed swoją śmiercią Biggie chciał opuścić Diddy'ego. Musicie wiedzieć, że jako iż Diddy niejako pchnął jego karierę na sam szczyt. Dodatkowo był właścicielem 50% udziałów z całej muzyki Biggiego. Zgarniał z niej 50% zysków, czyli to trochę robił go na kasę. Biggie chciał uciec, przejść na swoje, bądź do innej wytwórni, która zaoferowałaby mu wygodniejszy kontrakt. Jednakże, żeby w ogóle mieć taką możliwość, musiał wypełnić swój kontrakt płytowy. W związku z czym w roku 1997 Biggie promował swój drugi nadchodzący album, Life After Death, który niestety ukazał się dopiero po jego śmierci. 25 marca 1997 roku, 16 dni po jego śmierci. I tutaj przechodzimy na trochę bardziej teoretyczne grunty, aczkolwiek bardzo prawdopodobne i trochę łączące się w całość. Gdyż wielu insiderów branży uważa, że Diddy w momencie, kiedy zauważył, iż Biggie zaczął poszukiwać lepszych opcji dla siebie, które nie obejmowały jakkolwiek Diddy'ego obok niego, postanowił podjąć naprawdę drastyczne kroki, aby utrzymać kontrolę. I najmroczniejsze teorie wokół śmierci Biggiego zakładają, iż to Diddy pociągał za sznurki, aranżując jego morderstwo, tylko i wyłącznie po to, aby utrzymać prawa do jego katalogu muzycznego i kontynuować czerpanie z niego zysków. Ponieważ gdyby Biggie nadal żył i po prostu odszedłby od Diddy'ego, ten straciłby tę kontrolę i całą kurę znoszącą złote jajka, jaką był Biggie. A taką kolej zdarzeń powstrzymać mogła tylko i wyłącznie śmierć Biggiego. Dodatkowo w głowach wielu osób wątpliwości w tej kwestii dodaje sam fakt, iż Biggie i Diddy w tamtym momencie jechali dwoma identycznymi, ale innymi samochodami, a tuż przed strzelaniną, która pochłonęła życie Biggiego, samochód z Diddym gwałtownie przyspieszył, oddalając się od tamtego miejsca. I pamiętajcie, że to tylko i wyłącznie teorie i swego rodzaju łączenie kropek. Od zabójstwa Tupaca i Biggiego minie za niedługo 30 lat. I przez te wszystkie lata tylko i wyłącznie tu i tam sugerowane było, iż Diddy mógł maczać w tym palce, aczkolwiek przez lata niczego mu nie udowodniono. I na przestrzeni tego czasu wielokrotnie swój głos
zabierał Eminem, nawijając na swoich numerach, iż Diddy faktycznie ma z tym jakieś powiązania. Zrobił to nawet na swoim ostatnim albumie. O tym samym nawijał ponadto 50 Cent w diss tracku na Diddy'ego. A dodatkowo nawet rodzina Tupaka uważa, że Diddy nie był do końca szczery, jeżeli chodzi o jego powiązania z Tupakiem i jego śmiercią. Jak widzicie, coś zdecydowanie jest na rzeczy i miejmy nadzieję, że w końcu poznamy całą prawdę. Niemniej też obok Biggiego, Diddy miał jeszcze jednego podopiecznego, znanego jako Mace. Aktualnie jest on bardzo mocno zapomnianym raperem, niemniej był całkiem popularny pod koniec lat 90., kiedy odkrył go Diddy. Diddy wziął dzieciaka z Harlemu pod swoje skrzydła, a następnie uczynił go, w cudzysłowie, większą gwiazdą. Tutaj wszystko głównie rozchodzi się wokół tego, iż Mace został przez Diddy'ego, w cudzysłowie, wydymany na kasę. Prawa do muzyki Mace'a zostały przez Diddy'ego odkupione za 20 tysięcy dolarów, czyli no w przemyśle muzycznym nie jest to wiele. A następnie Diddy odmawiał mu już jakiejkolwiek zapłaty, mimo tego, że numery spod rąk Mace'a pokrywały się platyną. Czyli w skrócie został totalnie wyrolowany, bo należało mu się dużo więcej. Niemniej wiadomo, jak to w życiu jest, trzeba uważać, co się podpisuje. I od tamtych sytuacji Mace to top 1 krytyk Diddy'ego. Może nie top 1, ale nienawidzi go. Ostatecznie w 2023 roku Mace w końcu odzyskał prawa do swoich utworów. Zatem w końcu może ciągnąć z nich pieniądze. Jednakże trochę inny los czekał jeszcze innego podopiecznego Diddy'ego, znanego jako Shine, który miał być następnym Biggiem i nawet brzmiał podobnie do niego na swoich numerach. Shine wydał swój album w Bad Boy Records w 2000 roku. Niemniej rok wcześniej doszło do pewnego incydentu z klubu nocnego, w którym to doszło do strzelaniny, w której to ranione były 3 osoby. Wówczas Diddy razem z Shine'em byli w klubie i Diddy wdał się w pewną sprzeczkę słowną, która zakończyła się strzelaniną. I Shine został wówczas skazany za napaść z bronią w ręku. Został skazany na 9 lat pozbawienia wolności w momencie, kiedy miał jeszcze 18 lat. Jak się okazało, po tej sytuacji Diddy po prostu porzucił go. Nie stawiał się za nim w sądzie, kompletnie odciął go od siebie, trzymał go na dystans i starał się, aby nikt nigdy go z nim nie kojarzył. Ponadto nawet nie chciał wydawać jego albumu w 2000 roku, który jednak wydał. Niemniej kompletnie nie chciał mieć nic wspólnego z Shine'em, o czym sam mówi. Że poczynienia Diddy'ego można wytłumaczyć jako: ja sobie poradzę, ale ty też sobie poradzisz. Jakoś. A nie, poradzimy sobie razem, razem z tego wyjdziemy. Dodatkowo wedle jego wypowiedzi Shine miał być bezgranicznie oddany Diddy'emu. Sam miał kierować się zasadą: żyjemy razem, umieramy razem. A Diddy miał zostawić go w tak bardzo kryzysowej sytuacji. Shine ostatecznie został zwolniony z więzienia wcześniej i ostatecznie wybaczył Diddy'emu, niemniej nigdy nie powrócił do rapu. Zamiast tego został politykiem. I nawet w ostatnim czasie, w obliczu aktualnych wydarzeń wokół Diddy'ego, Shine zabrał głos, został o to zapytany i o to, co powiedział. I was an 18-year-old kid, you know, just wanting to do nothing other than make my mother proud and make Belize proud and do what all of us want to do, be recognized for our talent and take over the world. I was defending him and he turned around and called witnesses to testify against me and he pretty much sent me to prison. That is the context by which you must always describe that relationship. Yes, I forgave, I moved on, but let us not pretend as if I was in Miami for Thanksgiving. This is someone who destroyed my life. Teraz przechodzimy do wątku Justina Biebera i Ushera. W 1991 roku 14-letni Usher, który właśnie podpisał swój pierwszy kontrakt płytowy z wytwórnią, został przez nią wysłany do Nowego Jorku, aby mieszkał z 25-letnim Diddym w jednym domu. Codziennie. 14-latek z 25-latkiem. Oni nawet nie byli rodziną. Z biznesowego punktu widzenia to nie był wcale taki zły ruch. Diddy w tamtym momencie miał wieloletnie doświadczenie. Pracował z wieloma debiutującymi talentami i pomagał im chociażby z ich muzyką, z ich wyglądem, dobierał im ciuchy i tak dalej, gdzie tak naprawdę nabierali wiatru w żagle pod jego ręką. W związku z czym wysłanie do niego Ushera, który w tamtym momencie stawiał swoje pierwsze kroki w przemyśle muzycznym, mogło być ciekawym posunięciem z perspektywy nabrania przez niego wiatru w żagle. Niemniej, jeżeli chodzi o bardziej personalny punkt widzenia, ludzki punkt widzenia, czy oni są chorzy na łeb, że wysłali 14-letniego chłopca, by mieszkał codziennie z obcym 25-letnim chłopem? Kto tak robi? Dodatkowo Usher wówczas nie znał Diddy'ego, niemniej Diddy był znany z bycia takim mocarnym imprezowiczem, ponieważ już wtedy mówiło się o Diddy Party, czyli rzecz jasna o hucznych imprezach Diddy'ego, gdzie pity był alkohol, brane narkotyki i tak dalej, i tak dalej, i 14-latek miał jakoś się w tym wszystkim odnaleźć, na pewno. I zasadniczo już u samych podstaw ten pomysł jest bardzo alarmujący, żeby 14-latek zamieszkał z 25-latkiem w Nowym Jorku, z 25-latkiem, którego notabene w ogóle nie zna, który dodatkowo jest postrzegany jako dosłownie stworzenie imprezowe, człowiek żyjący imprezami. To już od samego początku brzmi bardzo źle. Niedługo później Usher stał się wielką gwiazdą R&B.
rozpoznawalną globalnie z masywnymi hitami na koncie. I w obliczu tego, czego dowiedzieliśmy się na temat Didiego, narodziło się naprawdę wiele teorii dotyczących ich relacji, której szczegółów oczywiście, że nie znamy. Niemniej materiały takie jak wywiad z Asherem z 2016 roku, który zdążyłem wam już pokazać w innym filmie, w którym ten wypowiada się w dość zastanawiający sposób co do Didiego i czasu, który z nim spędził. Aczkolwiek ten wywiad to nie wszystko, ponieważ tuż obok tego bardzo często wymienia się chociażby to nagranie Didiego, Ashera i Kevina Harta, kiedy Didi przyznaje się do spania z nim w jednym łóżku, kiedy ten miał 25 lat, a Asher miał 14. Oni spali w jednym łóżku i Didi dokładnie się do tego przyznaje. My brother right here from day one, we used to wake up and, I mean, damn, pause, but like, just, I mean, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the Frosted Flakes, you know what I'm saying, before pause was invented, but it's my brother for real, we used to actually wrestle off of the Frosted Flakes because he used to always get up early. Naprawdę jest to przerażające, ponieważ odnośnie tej sytuacji można sobie gdybać, co tak naprawdę się wydarzyło, niemniej to jest tylko gdybanie. Coś na pewno jest na rzeczy, niemniej nie wiemy co. I podobne informacje krążą wokół powiązań między P. Diddym a Justinem Bieberem. Przenieśmy się do roku 2009, kiedy 15-letni wówczas Bieber stał się chodzącą sensacją. Gościu w bardzo niedługi czas przyszedł od śpiewania na YouTubie do wyprzedawania gigantycznych koncertów, co doprowadziło go do nawiązywania coraz to kolejnych relacji w przemyśle muzycznym, w tym również relacji z Diddym. I to właśnie z nim Justin zdecydował się spędzić 48 godzin w 2009 roku. Warto też wspomnieć, że Justin został podpisany przez Ashera. Tego samego Ashera, o którym gadaliśmy chwilę temu i to rzekomo on zaprowadził Biebera do Didiego. I to jest już kwestia, która naprawdę zastanawiała bardzo wiele osób. Gdzie w tamtym czasie była matka Biebera, czy jakieś osoby, które mogły się nim opiekować, aby pozwolić mu 15-latkowi spędzić całe dwa dni samodzielnie z 40-letnim mężczyzną, znanym ze swoich gigantycznych imprez oraz przez wielu łączonym z zabójstwem Piggiego Smallsa. Teraz przejdźmy do materiału z 2011 roku, który przedstawia 17-letniego Biebera, który akurat spotkał się z Diddym. I atmosfera na tym nagraniu jest zupełnie inna niż na tym poprzednim. Bieber zachowuje się jakoś tak niezręcznie w stosunku do Didiego. Man, you good? I'm good. How are you? Hey, young brother, everything's good? Everything selling out arenas and everything? Yeah. Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, you try to get in contact with me, you know, through all my, you know, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right. Okay. My number? Yeah. Jak gdyby zdecydowanie nie chciał z nim tam przebywać. Cóż, naprawdę jest to dziwne i serio źle się to aktualnie ogląda. Podobne zdania można również zobaczyć po komentarzach, które piszą ludzie pod tym filmem, głównie twierdząc, że Didi zrobił mu coś złego. Idąc dalej, patrząc na ich relacje w następnych latach, w 2014 roku Justin został aresztowany, a Didi stawił się za nim, broniąc go w mediach, i ten ruch z kolei ludzie uznają za swego rodzaju bronienie się Didiego. Na zasadzie zrobił coś złego Bieberowi, aczkolwiek teraz broni go w mediach, więc tak naprawdę jest dobrym gościem. Ludzie twierdzą, że Didi wybielał się w tamtym momencie. Idąc przez następne kilka lat, w internecie pojawiało się sporo nagrań z imprez Didiego, na których pojawiał się Bieber w mniejszym lub większym stanie nietrzeźwości i z wielu miejsc dochodziły różne informacje co do jego uczestnictwa w tych imprezach. 3 lata temu, w 2021 roku, pojawiło się jeszcze jedno nagranie Biebera z Didim, gdzie Bieber podchodzi do niego już trochę inaczej, z pewną rezerwą, jest bardziej zamknięty niż zazwyczaj. Didi wydaje się poszukiwać na nim podsłuchu. I nawet mimo tej naprawdę przedziwnej interakcji, Justin dalej kolaborował z Didim, między innymi na jego zeszłorocznym albumie Love Album of the Great, gdzie Justin udzielił się na 12 tracku z albumu. W tamtym momencie Justin nawet promował ten numer na swojej relacji na Instagramie, chwaląc Didiego i mówiąc, że go absolutnie kocha. Pamiętam, jak wpadłem do biura mojego brata Didiego, aby podać mu piosenkę, którą napisałem dla niego, kiedy miałem 14 lat. Niestety piosenka była do kosza. I było dość ciężko, aczkolwiek kilka lat temu Puff zapytał mnie, czy nie chciałbym zafreestylować czegoś na jego nadchodzący Love album. Totalnie chory moment. Kocham cię, Didi. Zatem relacja tej dwójki jest co najmniej specyficzna. W 2020 roku, po wydaniu przez Justina albumu Changes, ten udzielił wywiadu dla Apple Music, gdzie lekko liznął temat Didiego w bardzo emocjonalny sposób. Zapytano Billie Eilish, mówiąc, że bardzo chciałby uchronić ją przed naprawdę mrocznymi zaułkami branży muzycznej.
Wówczas Justin zalał się łzami i mówił o bólu, który odczuwał. Owe doświadczenie Biebera zainteresowało naprawdę masę ludzi, którzy zaczęli dopatrywać się wątków o tym samym charakterze, które poruszone zostały w tekstach jego piosenek, m.in. w Lonely's Benin Blanco. W refrenie tej piosenki Bieber śpiewa: co gdybyś miał to wszystko, ale nie miałbyś do kogo zadzwonić? Może wtedy wiedziałbyś, co u mnie. Ponieważ miałem wszystko, ale nikt nie słuchał. I to cholernie samotne. W innych wersach na tym samym kawałku Bieber mówi: i wszyscy widzieli mnie chorego, aczkolwiek każdy miał to gdzieś. Krytykowali rzeczy, które robiłem jako głupi dzieciak. Ludzie wyciągają również kilka innych rzeczy z jego piosenek. Teraz przejdźmy do następnej osoby, której życie Diddy zmienił w piekło. A mowa tutaj o producencie Rodney Jones, znany również jako Lil Rod, którego współpraca z Diddym dość mocno wyniszczyła. Rod pracował nad ostatnim albumem Diddy'ego, Love Album of the Great. I w momencie, kiedy z jakiegoś powodu został on nominowany do Grammys, Rod zabrał w internecie głos w sprawie tego albumu i jego wypowiedź jest dość zastanawiająca. Been working on an album. I took a year off straight working on this album. That album is the Love Album, Off the Grid by Diddy. And it's Grammy nominated right now as we speak. I should be celebrating, but the truth is I'm not. Taking this album on has required so much time at a time, 16 hours, 24 hours a day. Sometimes Diddy will request certain works to be done and tell us don't go to sleep until it's done. And the truth is we'll be up for days trying to accomplish that. I've tried to get my business straight with them on this album, but the truth is they're not playing fair. They hit me on below the belt on so many situations just dealing with this. Jednakże jak się okazało, dymanie go na pracowanie przy albumie to dopiero wierzchołek góry lodowej. Niedługo później Rod wniósł pozew przeciw Diddy'emu, który obejmował również napaść na tle ze strony Diddy'ego na Rodzie. Owa napaść miała mieć miejsce właśnie w okresie produkowania wspomnianego albumu. Rod domagał się 30 milionów dolarów w ramach odszkodowania. Rod m.in. wspominał liczne przypadki, w których Diddy obmacywał jego genitalia oraz miał zostać zmuszony do uprawiania seksu z mężczyzną, żeby uzyskać przewagę w grze. Kurwa, nie wiem, co w planszówki grali na to? Nie wiem. Dodatkowo Rod wspomina konkretną sytuację z lipca 2023 roku, kiedy obudził się o 4 rano, tuż po zeszłodniowej imprezie, a tuż obok niego leżał pracownik seksualny, śpiący z nim w tym samym łóżku. Ciekawe dlaczego. Dodatkowo Rod miał pracować w łazience, w której Diddy w tym czasie się kąpał i chodził nago. Naprawdę idealne otoczenie do wyprodukowania albumu, który później został nominowany do Grammys. Cudownie. Roddy dodatkowo oskarżył Diddy'ego o handel ludzi w celach seksualnych oraz ukrywanie strzelaniny. Oczywiście Diddy oraz prawnicy zdementowali owe oskarżenia, odrzucili je, natomiast Rodney w wywiadzie dla Rolling Stones zapytany o Diddy'ego odpowiedział: on jest potworem. Zrobi wszystko, co jest konieczne, aby otrzymać to, czego chce. Nie bierze słowa nie za odpowiedź. Powiedział mi: uderzyłbym swoją mamę. Każdy, kto mówi takie rzeczy nawet w żartach, jest potworem. W tym samym wywiadzie zresztą Rodney powiedział o tym, jak bardzo bał się Diddy'ego. Bał się o swoje życie ze względu na jego koneksję, chodził łącznie do 3 terapeutów, nie spał w swoim domu, tylko mieszkał po hotelach w obawie o swoje życie, w obawie przed tym, że Diddy może mu coś zrobić. Dodatkowo przylatując do Los Angeles, gdzie Diddy również ma swoje kontakty, Rodney chodził w masce na twarzy oraz notorycznie zmieniał ubrania po to, aby nikt go nie rozpoznał, nikt, kto mógłby mu zrobić krzywdę. No i na ten moment to by było na tyle, chociaż to nawet nie jest wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o ofiary Diddy'ego. Nie mowa tutaj tylko i wyłącznie o ofiarach na tle seksualnym, ofiarach, które Diddy wykorzystywał, bił czy zmuszał do robienia naprawdę nieprzyzwoitych, niemoralnych rzeczy. Aczkolwiek mowa tutaj również o osobach, które Diddy wykorzystał na tle moralnym, bądź po prostu je oszukał, zmarnował im życie i tym podobne. Codziennie dowiadujemy się o coraz to kolejnych nowych rzeczach, m.in. o 10-latku, na którym to Diddy miał dopuścić się ataku na tle seksualnym. Póki co lepiej będzie, jak poczekamy na pojawienie się coraz to kolejnych informacji w przyszłości oraz na rozpoczęcie procesu Diddy'ego 5 maja 2025 roku. No i moi drodzy, w dzisiejszym materiale to byłoby już na tyle, aczkolwiek to nawet nie jest wierzchołek góry lodowej tych wszystkich niepokojących relacji Diddy'ego oraz wszystkich jego ofiar. Oczywiście jest tego znacznie więcej i teraz dowiadywać będziemy się coraz to kolejnych szokujących historii z jego udziałem i najpewniej nie tylko z nim. Na jakieś dokładniejsze informacje musimy najpewniej poczekać do rozpoczęcia się procesu Diddy'ego w maju 2025 roku. Do tego czasu to byłoby już na tyle. To jest naprawdę bardzo przerażająca sprawa i przypominam, że to, co przedstawiłem w tym odcinku, to zaledwie ułamek ze wszystkiego, czego jeszcze nie wiemy. Niemniej te relacje były najgłośniejsze i miałem zrobić o nich oddzielne materiały, niemniej postanowiłem skondensować je w ten jeden długi, wyczerpujący materiał. Mam nadzieję, że taki format wam się podoba. Tymczasem, moi drodzy, w dzisiejszym filmie to było na tyle. Trzymajcie się!